Podcast dla Wikipedii Latarnia Morska w Darłowie. Dzień dobry. Pani, a pani jest tutaj latarniczką? Bo tak się... Pani jest, tak? A to proszę się przedstawić w takim razie. Ewelina Rytkę. I jest pani córką? Latarnika. Byłego latarnika. No to na ogół córki latarników stają się też latarniczkami z jakimś... No niestety nie, obsługujemy teraz ruch turystyczny w Darłowie, na latarni morskiej. A ilu jest latarników tutaj? Dwóch. Znaczy nie pełnią funkcji już latarników, tylko obsługują ruch turystyczny. Aha, zupełnie, tak? Czyli... Tak. A stanowisko mają latarnik, czy? Nie, pracujemy jako urzędnicy morscy. To proszę mi powiedzieć, kiedy ta latarnia tutaj powstała i jaki jest jej los, bo widzimy, że zasłania troszeczkę, taki apartamentowiec tutaj zasłania trochę tą latarnię chyba, bo ona powinna świecić na morze, a duża część morza chyba jest przesłonięta. No część zachodnia, północno-zachodnia jest trochę przesłonięta. Ale powstała latarnia, pierwsze zmianki są z 1715 roku, kiedy ustawiono po obu stronach wieprzy niewielką stację pilotów, którzy mieli za zadanie nawigować wejście do portu. I później latarnia w 1885 roku została dobudowana kolejna kondygnacja i wieża obecnie ma 22 metry wysokości i świeci światłem przerywanym na 15 mil morskich, czyli około 27,8 km w głąb morza. I charakterystyka światła to jest dwa świeci, dwa przerwy, plus dwa świeci, plus 9 przerwy, czyli łącznie 15 sekund. Jak pani tutaj obserwowała jeszcze, jak pani tata pracował jako latarnik, prawda? Jak to było, jak to wtedy wyglądało i jak wyglądała jego praca, proszę powiedzieć? Obsługiwali latarnię morską. Wymieniali światło, nadzorowali, zajmowali się różnymi technicznymi właśnie sprawami, które organizowali tutaj na latarni. Pan bilet przyszedł kupić, tak? Tak. Czyli właściwie latarnia w tej chwili pełni funkcję tylko muzealną i taką do zwiedzania. A jeśli chodzi o żarówkę, to jak się przepali, to przyjeżdża ktoś? Automatycznie się przełącza i jest nadzór techniczny, który to nadzoruje na latarnie na wybrzeżu, którym obejmują kilka rewirów, kilku latarni. I oni wymieniają. Proszę? Latarnia świeci nawet na okres jednego tygodnia bez zasilania prądem, bo mają swoje agregaty. Przed mikrofonem Ryszard Rytkę. Znaczy jestem, już nie jestem latarnikiem. Do 2010. I w 2010 to już nie ma po prostu latarników na tej latarni. Etaty z tego. Zlikwidowane etaty latarników. Właśnie tylko w słupskim urzędzie. Co teraz jest? Nic, obsługa automatyczna. Znaczy automatyczna jest latarnia. Cały cykl jest automatyczny. A jak pan trafił tutaj na latarnię w 92 roku? Powiem panu w ten sposób, że zapotrzebowanie był, zwolnił się tutaj jeden etat i zapotrzebowanie było na typowo na zawód elektromechanika. No ja taki właśnie zawód posiadam i ten. I okazało się, że to latarnik. Że to latarnik. No i po kursie, krótkich tam jakichś szkoleniach i 15 lutego 92 przyszedłem na tą latarnię. Jeszcze biuro hydrograficzne RPF w Gdyni się mieściło. Pan Łysejko był dyrektorem tego biura. Później to przejął Urząd Morski w Szczecinie i od 2000 roku Urząd Morski w Słupsku. Dotychczas. Część wszystkich tych prac, które myśmy była, to obsługa była czteroosobowa. Wszystkie na prace, całą dobę była całą, zmiana. Całodobowa i wszystkie prace żeśmy wykonywali w własnym zakresie. Nadzór podlegał tylko na dostarczeniu materiałów z bazy Świnoujścia, bośmy podlegali pod bazę oznakowania w Świnoujściu na chińskiej. No i wszystkie te materiały nam dostarczali, a my w swoim zakresie wszystkie naprawy
wszystkie różne te usprawnienia wykonywaliśmy w swoim zakresie. No dodatkowo jeszcze ogrzewanie, prócz pracy latarnika, ogrzewanie było tradycyjne. Musieliśmy obsługiwać kotłownię opalaną węglem czy koksem. I tak trwała, jak przychodziła służba, to najpierw się zaczynało w okresie zimowym od rozpalenia albo utrzymywania temperatury w kotle. A jak pan ocenia, to zawód był taki szanowany społecznie? No raczej tak, raczej wszyscy uważali latarnika za takiego bardziej osobę taką ważniejszą w porcie. Znaczy córka nie wstydziła się, że jest pan latarnikiem? No nie, raczej chyba nie. Ale wszystkie na przykład takie rzeczy, które związane były nawet z jakimś uszkodzeniem technicznym, nie, to przychodzili do latarnika, bo latarnik był najbardziej obeznany w tych sprawach. Nie? Czy jakieś tam naprawa, jakieś tego, no to zaraz się konsultowali z latarnikiem, żeby w razie... No później te urządzenia zaczęły się robić coraz nowocześniejsze i już nie potrzeba było ich naprawiać, znaczy się nie opłacało się ich naprawiać. No i w tej chwili to już automat działa właściwie. W tej chwili to jest automat. Znaczy do tego automatu mam też zastrzeżenia, ale nie będę tego komentował. A jak pan przyszedł w 92 roku, to był pan najmłodszy spośród tych czterech. No tak. Powiem panu, że tak. Miałem 30 lat, no który taki wiek dopiero był jakimś wiekiem typowym dla latarnika, bo nawet jakby ktoś młodszy złożył dokumenty jakieś, no powiem panu, z ciekawostka było 12 podań. No wśród tych właśnie wybrali tam ci przełożeni z bazy. Nie, ze względu na wiek, że byłem najstarszy z tych załączonych podań wszystkich. A to chodziło o doświadczenie czy o rzetelność? Nie, chodziło, że wie pan, że jest, już mam statut jakiś rodzinny, nie, i na przykład, że już jestem jako osoba już bardziej ustabilizowana. I to może miało największy wpływ. No. Coś tutaj, wy też pełniliście tutaj funkcje ratownicze? Nie, prowadziliśmy nasłuch radiowy. No, tu były zainstalowane radiotelefony i nasłuch radiowy. No i łączność tam między latarniami, nie mieliśmy radiową. A tak to na przykład mieliśmy też sytuację lodową. Jaką sytuację? Lodową. Lodową? No na redzie, jak była na przykład ilość tam pokrywy lodowej, jak była na przykład reda zamarznięta, no to jaka odległość była. Reda uniemożliwiała ruch statków. No i to chyba... A tak to służba polegała na utrzymaniu tych świateł w porcie, świateł wejściowych na głowicach. No i w razie warunków złej widoczności uruchamialiśmy nautofon, to znaczy ten buczek mgłowy, który jest w tej chwili tak odtworzony. A już od kiedy on jest nieuruchamiany? Uruchamiany właściwie, jak ja przyszedłem, już były zawieszone, znaczy były zainstalowane, ale już ich się nie używało ze względu na jakieś tam złe, na przykład myliły właśnie, one były zakłócenia w tym właśnie kierunku, gdzieś odbicia były, nie, i od obiektów stałych, dlatego to z tych, no, myliły właśnie ten powrót, na przykład był i nasłuch gdzieś się odbijał od stałych jakichś punktów i to nie było takie, ale z chwilą wprowadzenia już urządzeń radiolokacyjnych, nie, na jednostkach, to z tego względu zlikwidowano to. A proszę mi powiedzieć, ruch turystyczny na latarni to jest też chyba coś niedawnego, tak? To znaczy w 92 roku chyba nie można było. Jeszcze nie, dopiero to właściwie taki, bo wcześniej był ten ruch udostępniony, nie wiem, jeszcze Urząd Morski w Gdańsku, ten, jak podlegaliśmy pod Urząd Morski w Gdańsku, to pamiętam z tych opowieści, że był już ruch wprowadzony, ale taki ograniczony. I dopiero Urząd Morski, właśnie ten w Słupsku, jakiś tutaj przystosował te wejścia na tą latarnię i właśnie ten ruch turystyczny, bo powstało stowarzyszenie tych miłośników w Szczecinie,
i w Słupsku, oddział był w Słupsku, który się zajmowało tym obsługą ruchu turystycznego. A potem Stowarzyszenie Latarni chyba, tak? Później przejęło to od Stowarzyszenia Szczecińskiego, Stowarzyszenie Latarni, które mieści się w Ustce. I do tej pory obsługuje ten ruch. I pan przeszedł na emeryturę w normalnym czasie, czy nie? Nie przeszedłem. Nie, czyli gdzieś indziej pan teraz pracuje. Pracuję w Urzędzie Morskim. A nie szkoda panu tego zawodu, tej pracy? Szkoda, ale nie mam wpływu na to, żeby to wrócić. Na koniec audycji proponuję posłuchać jeszcze przez około pół minuty charakterystyki światła latarni. Więcej informacji na temat podcastów dla Wikipedii można znaleźć na stronie wikiradio.org.